z tej strony Ziwak i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic. Tak, jak widzicie, mam starą szatę. Nie wstąpiłam do obozu na bagnie. Miałam zapis przed wejściem do domu Kaloma. Po prostu wykradłam mu przepis, poszłam oddać go... kto go chciał? Dexter? Poszłam mu go oddać i poszłam przed bramę. On mi dał zadanie, żeby wygonić tego Mordraga. A jest taki tip, że możemy z nim iść do starego obozu, do nowego obozu. Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Wierzyć we wszystko. I co, to jest to samo, tak? Dobra. Myślałem, że to się już skończyło. Gdzie za? Masz prop. Czyżby? A jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Czyli to też nie Skąd działa. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty, niż usługiwanie Gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi. No to co robisz w starym? Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonie karną oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. Dobra, ale właśnie to, a gdybym chciał dołączyć? A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc? Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa. To szef naszej bandy. I o to chodziło. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Nie, chodźmy do nowego chodźmy obozu. Do nowego obozu. Dobra, chodź za mną. I tak jak mi UNM pisało już kiedyś, teraz robimy dwie misje naraz. Idziemy do nowego, znaczy dwie rzeczy naraz. Idziemy do nowego obozu i przy okazji wypędzamy Mordraga. Więc lepiej z nim. On mnie pokieruje, bo nie do końca wiem, gdzie iść. Gdzie ty jedziesz? W tą stronę? Byłam pewna, że to jest w przeciwną. Przepraszam, ale muszę sprawdzić. Obóz na bagnie był po prawej. Tak mi się zdaje. Czekajcie, ta strzałka to my? W końcu mi pokazuje? Byłam pewna, że nie pokazuje. A tu widzę jakby strzałkę. Mhm. Dobra, czyli pewnie to jest skrajnie lewo. A zobaczymy, jak się przesuniemy dalej, czy ta strzałka faktycznie ukazuje moje położenie i jak długo tam się idzie, bo nie wiem, czy wycinać ten fragment, czy pokazać, bo jeżeli są tu osoby, które oglądają, jak powiedzmy lamię gram w Gothica, to może chciałyby wiedzieć mniej więcej lokalizacyjnie, gdzie znajduje się ten obóz. Więc to jest też minus cięcia, bo jeżeli pokazuję wam gameplay, to dobrze chociaż na początku rozeznać się, gdzie co jest, a dopiero potem, na przykład jak po raz kolejny mam gdzieś iść albo gdzieś wrócić, to wtedy po prostu wycinać fragmenty. Przynajmniej ja tak lubię. O, to szłam tędy, wiem. Do tego ziomka. On mi się kojarzył z kowalem. On nie jest kowalem, tylko on jest kimś tam innym. No, idziemy dokładnie tą samą drogą. Ja oczywiście sobie będę zbierała jakieś zioła po drodze. Dziękuję. Myślałam, że się znowu oburzy, jak wezmę i
i wyjmę miecz. Dziękuję. Ten moment, kiedy już nie muszę uciekać. Jak widzę, ścierwo jada. To jest piękne. Ale i tak zapiszę. Bo często mi się zaczął psuje ten gatik. Przy morczagu w dro... To... Do no. Chodzi do nowego obozu. Gdzie on jest? Na mnie czekasz? Fajno! A czekałeś jak będę za tobą, tak? Piekielnik. Dobrze, dobrze, dobrze. Co to jest w tej jaskini? Okej, w sumie tu chyba można iść. Ile ich tam jest? Cztery. Czy z czterema naraz sobie jeszcze chyba nie poradzę. Okej, powiedzmy. Okej, myślałam, że już jesteś zabity. A ty tu dalej żyłeś. Z nich coś wypada? Tak, mięsko. Idę sam, co? Napój. To jest ten zdrowotny, tak? Wyszczerpiony topór. Czyli takie główienko. Eliksir jest spoko. Już do ciebie wracam. Możemy leść dalej. Ale mówię, byłam pewna, że to w innym kierunku będzie. Będzie ten obóz. O, wilki. Pięknie. Z wilka nic nie wypada. Zawsze mam jakieś taki... obiekcje do zabijania wilków, bo kojarzą mi się z pieskami. To mnie zawsze trochę smuci. Kim ty jesteś? Przepraszam, możemy porozmawiać? Aiden? Co tu robisz? Jestem myśliwym. Myśliwy. Utrzymuję się ze sprzedaży skór i kłów zabitych zwierząt. Da się z tego wyżyć? Jeśli potrafi się zręcznie oporządzać. Pewnie on mnie może nauczyć. To całkiem nieźle. Tak. Chciałbym się nauczyć. Ile? Co chcesz wiedzieć? Skórowanie gadów, punkt umiejętności, usuwanie pazurów, ściąganie futer, usuwanie kłów. Dajcie znać, ale poczekajcie, to jest jeden punkt umiejętności, to jest malutko, tylko że kasy sporo. Dajcie mi znać, czy to jest opłacalne, czy dobrą rzeczą. Jak tak, to ja tu wrócę i ja się nauczę. Ale chciałabym zbierać na... Spoko, że trzymasz bryłkę rudy tego. I tak można cię łatwo okraść. Ale dajcie znać, czy... inwestować w to. Czy mi się to zwróci jakoś fajnie. Bo powiem wam, że chciałabym zainwestować w broń jednoręczną, żeby jeszcze lepiej się nią posługiwać, bo na razie ja jestem kim? Adeptem. A to jeszcze można bardziej. A faktycznie dużo, dużo to zmieniło. Lepiej władam bronią, tak jak mówiliście. A, nic nie zrobiłam. Nie zdążyłam wyjąć. O, on ma fajnie. On ma i łuk, tak? I z łuku korzysta. I miecz, tak? Ale ja nie lubię raczej z łuku strzelać. Chociaż to jest o tyle dobre, że to jest bezpieczniejsza gra, bo można wyjść sobie na jakąś górkę i stamtąd ich wszystkich bić. No tu kolejny ktoś ma ognisko. Tu pewnie mogę spaść i sobie ała zrobić. Hmm.
Chcę zdobyć. Jak już tu jestem, to mogę troszeczkę doświadczenia zdobyć. No i troszkę mięska zawsze, które potem sobie poprzepalam. Są komary, ale to nas mało interesuje. Oho, czyżby to tutaj? Tutaj skała, tutaj takie wejście. No to jesteśmy. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem, on ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. To zabrzmiało złowrogo, jakby tu coś było niebezpiecznego, jak mi mówi, uważaj na siebie. Okej, faktycznie pojawia się strzałka. I teraz jestem skrajnie w lewo. No, może nie skrajnie, ale przy lewym brzegu mapy. Więc co? Wchodzimy. Tu sobie jeszcze zapiszę na tym w drodze do... Bo jeszcze formalnie nie jesteśmy w nowym obozie. Strażnik, strażnik. Szkodnik. Rozumiem, że tak się nazywają. Szkodnik. Co słychać? A czego chcesz? Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej o waszym obozie. Najlepiej wejść do środka i po prostu rozejrzyj się. Tak długo, jak nie jesteś jednym z ludzi Gomeza, nikt cię nie będzie zaczepiał. No ciekawe, ciekawe, czy faktycznie nikt mnie nie zaczepi. Kto tu dowodzi? Lee jest szefem najemników, jeśli o to ci chodzi. Ale ja nie jestem najemnikiem, więc niech mnie szlak, jeśli pozwolę mu sobą pomiatać. Rozumiem. Co muszę zrobić, żeby dołączyć do waszego obozu? Wyjdź na pole i pomóż przy zbieraniu ryżu. Nie chciałbym. Tak, super. Długo, jak mnie to nie dotyczy. Dobra, lecimy do tego ziomka. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. No ładnie, jeziorko, ładnie, ładnie. Tu zaczynają się jakieś budynki. Po drugiej stronie, rozumiem, nic nie ma. Okej. Okay. No przyjemnie tu. Nie powiem. Faktycznie ryż tu zbierają? Lepiej się do tego nie mieszać. Farmy ryżu? Pogadaj. Lewus. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. Okej. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Oczywiście. Jasne, chętnie wam pomogę. Zawsze to jakieś doświadczenie. Idź do ryżowego księcia, on da ci wodę i powie, tak się nazywa? Co należy zrobić. Ryżowy książę? Dobrze, Bandzior. Rozumiem, że to nie jego imię, tylko kolejna ksywa. Faktycznie, ryżowy książę. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin butelek. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. Czekajcie, ale to... Mam im rozdawać? Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Myram z pragnienia. Serio będę oglądała animację wszystkich ludzi pijących wodę? Nie róbcie mi tego. Jeżeli przysyła tak, to jest strasznie, strasznie monotonne.
Dzięki. Super. To wiecie co? Ja pewnie zaraz wracam, bo tak to sobie możemy robić. Z nim już gadałam. Co tu robisz? Szukasz Horacy. Spokojnie, jestem tu nowy. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Stary, przyniosłem ci wodę. Przysyła mnie Lewus. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? Lee też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. Jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Czyli nie podoba mu się to. Co się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. No ale darmowe narkotyki. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Czy ja wiem, czy taki spokój? Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Żeby pokazać tym sukinsynom, że nie można mną pomiatać. I zanim byś się obejrzał, sam stałbyś się jednym z tych sukinsynów. Nie, drogi panie, to nie jest właściwa motywacja. Dobra, to przemyślałam sobie. Nie. Ale co? Przemyślałam. No i? Wymyśliłeś? Nie. Nie. Tak myślałem. Aha. Zrąbałam, czy faktycznie muszę wymyśleć coś lepszego? Typu, nie wiem, ktoś mi coś zrobi, powiem, że nie wiem. Przysyłam. Muszę być silniejsza. Czy coś. Ci wodę. Tu jest jakiś Rufus. Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku, ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Czyli wcale tak super tu nie ma. Codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty, dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. He, to słabo. Kim jest ryżowy książę? Był jednym z pierwszych ludzi, którzy tutaj trafili. Pomagał w zakładaniu obozu i rozpoczął uprawę ryżu. Dziś jedyne co robi, to obnosi swoje brzuszysko po magazynie. Tłusty wiecz. No to już, dobra, pytam. Dziękuję za pomoc. Może poszukam jeszcze kogoś, kto ma imię? A nie jest zbieraczem? Tu jest Pok. Dobra mu wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna. Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. I cały czas na polu jesteś? W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć.
Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. Może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. No tak. Słaba, słaba sytuacja. Wiecie, tu źle i tu niedobrze. Że nie można powiedzieć, że życie tutaj jest w pełnym luksusie, wiecie. Też tu mają przerąbane. No chodźcież tu. Wodę ci chcę dać. Jeszcze ktoś tu jest? Nie, poszli wszyscy. Idą spać. Chodź jeszcze te. Przysyła. Chyba już tego nie zrobi dzisiaj, skoro oni już uciekają. Już nie ma tu zbieraczy. Z tobą już pewnie gadałam. A nie. Przysyłam. O, dzięki. Z nim już gadałam. Wszyscy już. Ile mam jeszcze tej wody? 4? Masakra, gdzie ja mam iść spać? Ej ty, dobra robota. Może będą z ciebie ludzie. Została mi woda. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty. A pierdziel się. Będę ci to robiła codziennie. Chyba ci się pomyliło coś w tej główce. A mogę mu powiedzieć, żeby się pierdzielił? Aha, mogę mu tak powiedzieć. Dobra, nie będzie mi rozkazywał. Bandzior. Co tu robisz? Pracuję dla ryżowego księcia. Jakbyś czegoś potrzebował, zapytaj Lewusa. Do kogo mi kazał przyjść? Aha, dlaczego? Dobra. Bym zaniósł wodę. Dureń, no pewnie. Mam iść do Laresa, a nie Lewusa. Podobne mają imiona. Idziemy bardziej w głąb obozu. Zobaczymy, co tu jest. Tu są strażnicy. Chcesz przejść przez tę bramę? A nie mogę? Możesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów. W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Mhm. Czym zajmują się najemnicy? Jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody. Naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. I wszyscy jesteśmy posłuszni Lee. To wspaniały człowiek. Tylko dzięki niemu ten cholerny obóz jeszcze się nie rozpadł. Co robią magowie? Badają magiczne właściwości wydobywanej przez krety rudy. O ile się orientuję, zamierzają wysadzić w powietrze cały ten piekielny kopiec i zniszczyć barierę. To chyba niebezpieczne. Magowie twierdzą, że nie mamy się czego obawiać. A wszystko w pizdu pójdzie.
Macie tutaj wielką hałdę rudy? Aha, można tak powiedzieć. Za taką ilość rudy Robar sprzedałby własną żonę. Ale my mamy gdzieś tego starego pierdziela. Chcemy się stąd wydostać. Okej, gromadzą tę rudę. Gdzie jest ten kopiec? Chcesz zobaczyć wielką górę rudy, co? Na środku jaskini jest dziura. Tam wszystko zrzucają. Ale nie pozwolą ci się do niej zbliżyć, mówię ci. Magowie i nasi ludzie pilnują rudy dniem i nocą. Pytałem z ciekawości. Mhm, a co z innymi? A co z innymi ludźmi? Szumowiny, bez wyjątku. Mają gdzieś ten obóz. Już wolałbym, żeby byle zbieracze ryżu pilnowali bramy. Co słychać w obozie? Krety nadal pracują. Kiedy uzbierają dość rudy, wysadzimy ją w powietrze. Dobrze. To teraz uważaj tak. Uważaj na siebie. Właśnie dlatego zapiszemy sobie nowy obóz. Nowy obóz. I co, lecimy dalej. Najwyżej mnie zabiją, nie? Chyba nie powinnam się martwić. Jest noc, więc wszyscy śpią. Tu jest jakiś ziomuś. Homer. Z nim gadałam przecież już. Szukasz czegoś? Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem. No a teraz budowę. I tak musisz być i ryż zbierać. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje... W niej cholera jest strasznie silna, co? Będę miała problem z jej pokonaniem. Okej, bo jestem tutaj. W drugą stronę jeziora to pewnie tam. Ale to później. To nie muszę tego teraz robić. Się wybieramy. Wykidaj. Do środka? Nie żartuj. Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Dobrze. Myślałem, że to nie, się skończy. Nie, jakoś nie poczuję tam iść. Nie będę im swojej, wiecie, rudy oddawać, a na pewno by nie chcieli, bo przecież tu mają jej w cholerę. Sobie ją kopią. To się chyba nigdy nie skończy. Jeśli myślisz... Bal? Tu też jest? Mam już dość tej paplaniny. Jesteś z obozu sekty, nieprawdaż? Jesteśmy bractwem śniącego, ale tak, pochodzę z obozu na bagnie. Jestem Bal Kagan. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Co tu robisz? Początkowo przybyłem tutaj, by werbować nowych ludzi do naszego bractwa. Ale ci barbarzyńcy mają w nosie swoje duchowe zbawienie, dlatego teraz zajmuję się wyłącznie sprzedażą ziela. No. Palenie ziela to dość popularne zajęcie w tych stronach. Może nawet zbyt popularne. Ledwie nadążam z kolejnymi dostawami. Dlaczego nie przyślą ci tu kogoś do pomocy? Miał mi pomagać Bal Isidro, ale on woli spędzać całe dnie w karczmie na jeziorze i wymieniać swoje ziele na ryżówkę. Obawiam się, że uzależnił się od alkoholu. Nie mogę raczej liczyć na jego pomoc. No takie życie. Mógłbym ci pomóc w sprzedaży pewnie ziela? Nie. Tak duże ładunki ziela mogę powierzyć tylko innym członkom. Okej, pewnie jakbym dalej... Mógłbyś pomóc mi w rozdzielaniu prezentów. Jeszcze całkiem spora grupa ludzi nie miała okazji skosztować mojego towaru. Gdyby spróbowali, chcieliby kupować więcej, czyli zyski ze sprzedaży mogłyby wzrosnąć. Myślałem, że i bez tego ledwie sobie radzisz w pracy. Zająłem się już problemem Bala Isidro. Wysłałem wiadomość do Cor Caloma. Co będę z tego miał, jeśli zgodzę się rozdawać twoje prezenty? Mogę cię wynagrodzić na kilka różnych sposobów. Źle to brzmi.
Bardzo mogę ci podarować zwoje z magicznymi zaklęciami śniącego. Albo mogę pomóc ci zostać jedną z nas, jeśli zechcesz. Utrzymuję dobre kontakty z jednym z i was. Tajonem. To bliscy przyjaciele samego Iberiona, naszego wielkiego mistrza. Wreszcie mogę ci zapłacić rudą, jeśli tak wolisz. 100 bryłek powinno wystarczyć, czyż nie? Dobrze, daj mi to ziele. Komu mam je rozdawać? Na pewno znajdzie się wielu chętnych. Porozmawiaj z ludźmi. Tylko każdemu z nich dawaj jedną porcję. I jeszcze coś. Jeśli pozwolisz, żeby ktoś odebrał ci ziele albo sam je wypalisz, naszą umowę... O matko, czy jak mnie okradną, to mam problem. Pokaż mi, co masz do zaoferowania. Jak sobie życzysz. Co on tu ma? Ziele, ziele, ziele. Dziękuję. No nie, czyli z nim mam się pobawić tym zielem. A, mogę podchodzić i się pytać, czy chcą trochę bagiennego ziela. Ale to już będziemy robić raczej w następnym odcinku. Ja tu się jeszcze pokręcę po tym obozie. Bardzo chętnie poszłabym gdzieś spać. Albo po prostu pokręcę się jeszcze tutaj, zanim... wyruszymy dalej, albo będziemy kombinować, co tu dalej robić, jakieś zadania. O, jeszcze tu jakiś ziomuś jest szarki. Cześć, jak leci? Chcesz coś kupić? Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Okej. O, 25 ma wytrychów. Przydało. One się zawsze przydadzą. Mówisz przy obcych. Różówka, ryż. Jeśli myślisz, że... Dobra. 250. Ja mam jakiś młotek. Mam jakiś to. Mam jakąś łyżkę. Muszę wysprzedawać te. Nie wiem, kto to był ten cieniostwór. Z kogo wziąłam tą skórę. 98. 148. Spoko, z tych komarów też jest kasa. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. To się już więcej nie powtórzy. Patelni mogę sprzedać. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. 16, 31, 38, Może. 41, 46. Wow, 51, a jeden nie za dużo. Chciałbym być teraz w jego skórze. Zawsze to samo. Lepiej się do tego nie mieszać. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Dalej źle. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. To się chyba nigdy nie skończy. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Jest 250. Dobra, kupiłam sobie kilka wytrychów, ale i tak tam chyba wyrzucają rudę. No tak niebieska jest. Ale na ten moment kończymy i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym połazimy może sobie po obozie i pogadamy z najważniejszymi ludźmi. No i albo będziemy wykonywać jakieś misje tutaj, albo damy się do kopalni. To jeszcze zobaczę, co będziemy robić. A tak to mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!